Mija 35 lat od kiedy w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu lekarze rozpoczęli interwencyjne leczenie chorych z zawałem serca. Jak wspominał podczas okolicznościowej konferencji profesor Andrzej Lexton, początki były trudne. Podczas jednego z zabiegów, gdy przywieziony został 56-letni mężczyzna, pracownia do zabiegów była zamknięta. Nie było elektryków ani pielęgniarek. Trzeba było je wziąć z innego oddziału. Emocje były tak duże, że nie pomyślałem o tym. I mechanicznie udrożniliśmy tą tętnicę, żeby nie czekać. Poszło. Balonikiem poszerzyliśmy, zostało około 20%, nie więcej. Gładko. Pięknie kontrast płynie. Chory mówi, czy mogę zejść ze stołu, bo mnie już nic nie boli. Taka metoda leczenia przez 35 lat uratowała życie wielu pacjentom. Przede wszystkim jest zdecydowanie niższa śmiertelność wewnątrzszpitalna i odległa. U chorych, którzy doznali zawału serca, czas hospitalizacji w tej chwili średni chorego z zawałem niepowikłanym to jest 4-5 dni, nie tak jak to było kiedyś, około miesiąca. I choć leczenie zawałów jest na zupełnie innym poziomie niż ponad 30 lat temu, to nadal jest dużo do zrobienia. Problemem jest między innymi czas. Pierwszy element to są opóźnienia przedszpitalne. One w naszym kraju pozostają wysokie, bo średni czas od początku bólu do wykonania angioplastyki wieńcowej przekracza 4 godziny. Te opóźnienia w naszym kraju należą do jednych z najdłuższych w Europie. Przeprowadziliśmy analizę, która wskazuje, że 2/3 tych opóźnień, a więc prawie 2,5 godziny, związane są z opóźnieniem ze strony pacjenta. Ale duża część opóźnień jest związana z działaniem systemu ochrony zdrowia. Część pacjentów z zawałem trafia do szpitali, które nie mają możliwości leczenia interwencyjnego.